Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiaj porozmawiamy o książce, o której było bardzo głośno i jest to nieprzypadkowo pierwsza premiera roku 2019 od wydawnictwa Unimedia, czyli jak już wszyscy wiemy, będzie to książka Przebudzeni od Colleen Hoch. Liliana Yang jest nastolatką, która pochodzi z obrzydliwie bogatej rodziny i ja wiem, że może Wam się wydawać niekulturalne, że ja w ten sposób zaczynam opis postaci, ale wydaje mi się, że naprawdę to jest fakt, który determinuje całą tę postać. To jest rodzina, której w teorii niczego nie brakuje. Poza, jak można się domyśleć, miłością, czułością i wolnością. Liliana ma być tą piękną, inteligentną, dobrze ułożoną laleczką, którą rodzice sobie stworzyli, żeby dobrze wyglądała na salonach, żeby dogadywała się bardzo dobrze z córkami zamożnych z Nowego Jorku. I teoretycznie ma ona jakąś tam dawkę wolności i możliwość podejmowania własnych decyzji, ale jak można się domyśleć, tylko w tym stopniu, jaki pasuje do wizji, którą rodzice sobie stworzyli. Na szczęście nasza bohaterka zdaje sobie sprawę z tego, że jej życie mogło wyglądać definitywnie gorzej i mimo, że nie fascynuje jej biznes tak jak chcieliby jej rodzice, a raczej fascynują ją ludzie i ich zachowania, stara się ona jakoś pogodzić oczekiwania rodziców z własnymi pragnieniami. Będąc w Muzeum Sztuki w Nowym Jorku, Liliana szuka takiej chwili spokoju i chwili odosobnienia i trafia do zamkniętej egipskiej wystawy, gdzie spotyka Amona. I tutaj zaczyna się mój problem, jakby Wam to przedstawić tak, żeby nie zabrzmiało to kiczowato, bo takie to nie jest, dlatego może spróbujmy w ten sposób. Powiedzmy, że raz na 1000 lat granica między światami zaciera się do tego stopnia, że Set, czyli Książę Ciemności, ma szansę, aby dostać się do świata ludzi, gdzie chce, żeby zapanował chaos. Tak w dużym skrócie, chce nas po prostu zniszczyć. I właśnie z tego powodu raz na 1000 lat Amon zyskuje moc, powiedzmy, półboga, jest wskrzeszany po to, aby razem z dwójką swoich braci odprawić pewien rytuał, który ma na celu obronę ludzkości przed Setem i uniemożliwienie dostania się do świata ludzi. Jednak aby to zrobić, Amon musi odnaleźć swoich braci i odzyskać swoją moc, która jest jakby zamknięta w dzbanach śmierci, a z niewiadomych przyczyn chłopak budzi się nie w Egipcie, tak jak powinien, nie w swoim grobowcu, tylko w Nowym Jorku. Jak można się domyśleć, chłopak będzie potrzebował pomocy Liliany, która chociaż bardzo, bardzo nie chce, to niekoniecznie ma jakiś wybór, gdyż za sprawą zaklęcia rzuconego przez naszego półboga jej życie zostaje związane z życiem Amona. Oczywiście ta dwójka podczas tej wędrówki spotka masa niebezpieczeństw, masa niezwykłych sytuacji, które nie tylko zmienią ich życie, ale też zmienią ich samych. Powiem Wam tak szczerze, że opisanie Wam, o co chodzi w tej książce, bez spoilerowania, to jest jakaś tragedia, dlatego musiałam się naprawdę namiętnie konsultować z tyłem okładki tej książki, czyli z tymi informacjami, które i tak byście właściwie przeczytali, kiedy trzymalibyście tę książkę w ręku i prawdopodobnie i tak już to wiecie. A poza tym przedstawienie tego w ten sposób, żeby nie zabrzmiało to kiczowato, to jest już w ogóle druga kwestia, bo powiedzenie o tym, że dziewczyna w muzeum poznaje ożywioną mumię, to jest taki moment, kiedy jakby cały czar pryska. A nie powinno tak być, dlatego że ta książka jest naprawdę świetna i to serio jest świetna. Jeżeli mnie chociaż trochę znacie, to zdajcie sobie sprawę z tego, że mam niesamowitą słabość i taki sentyment do tych książek, które są napisane na podstawie jakichś starych wierzeń i starych mitologii. Dlatego, że wydaje mi się, że te elementy są tak ważne dla tego, kim jesteśmy teraz i ludzie w tym momencie, że nie powinno się o nich zapominać. Dlatego, kiedy tylko usłyszałam, że ta książka będzie opowiadała o faraonach, o egipskich bogach, będzie przedstawiała stare wierzenia, niesamowicie się jarałam. Szczególnie, że Egipt i jakby jego wierzenia są chyba moimi ulubionymi i zawsze strasznie żałowałam, że w szkole są tak bardzo po macoszemu traktowane. Już nawet nie mówię o naszej polskiej, ale egipska tak samo. Zawsze mówimy głównie o Grecji, później trochę o Rzymie, a Egipt to tak trochę jest liźnięty. I to tyle. I to właśnie dzięki temu ta książka jest tak wyjątkowa, bo o ile bazę stanowi XXI wiek z jego taksówkami, z jego telefonami komórkowymi, hot-dogami, hotelami itd., o tyle właśnie te najfajniejsze momenty są związane ze starożytnym Egiptem, z historiami o tamtejszych bogach, o faraonach, z tym, jak to kiedyś wyglądało, w jaki sposób były, nie wiem, preparowane mumie i takimi
ciekawostkami, które rzeczywiście są ciekawostkami i jakimś tam źródłem wiedzy. A poza tym dobrze jedno z drugim współgra, czyli przypuśćmy Amon, który nie wiadomo z jakiego powodu obudził się w Nowym Jorku, a nie w Egipcie, nie mówi od pierwszego zdania angielskim, bo przecież to jest takie logiczne, że ktoś, kto jakby urodził się w starożytnym Egipcie i tam też zmarł, nagle trafia do Nowego Jorku i mówi od samego początku po angielsku, no bo dlaczego nie? I wiecie, to wszystko jest mniej więcej tak do siebie dopasowane, że chociaż wiemy, że to jest nierealne, to powiedzmy, że gdyby to się jednak miało zadziać w czasach współczesnych, to byłabym w stanie mniej więcej jakby to zaakceptować, że czemu nie? Drugim plusem a propos tej książki są jej bohaterowie. Już nawet nie mówię o Liliani, która jest jak dla mnie spoko główną bohaterką, to znaczy nie irytuje mnie w żaden sposób, nie jest jakaś rozkapryszona, rozwrzeszczana, ofukana na cały świat i jeszcze trochę. Chociaż jak wiadomo, jako nastolatka ma te swoje wahania nastrojów, albo to, że najpierw mówi, później myśli, albo myśli jedno, mówi drugie. Ogólnie, wiecie, nadal jest bohaterką książki, nie może być stuprocentowo idealna, bo wtedy byłoby coś z nią mocno nie tak. Ale ogólnie nie powiem, nie przeszkadzało mi czytanie z jej perspektywy i nawet ją całkiem polubiłam. Ale oczywiście to, co w bohaterach podobało się najbardziej, a konkretnie którzy bohaterowie podobali mi się najbardziej, to oczywiście trójka tych książąt, półbogów, ożywionych mumii, którzy są naprawdę w bardzo fajny sposób skonstruowani, a Amon definitywnie jest na dobrej drodze do dołączenia do grona książkowych mężów, gdyż jest cudowny. Podoba mi się to, że jakby pojawiając się w XXI wieku, żaden z nich w 100% nie zatracił siebie i nie dopasował się jakby do czasów współczesnych. Widać w sposobie, w jaki się wysławiają i w jaki sposób się zachowują, to, że oni nie pochodzą z tych czasów, że w starożytności jakby obyczaje były trochę inne i mimo, że jakby co 1000 lat pojawiają się na tym świecie i wiadomo, że ten świat wygląda zupełnie inaczej, to mimo wszystko nadal jakby ich czasem takim naturalnym była starożytność. I to się przejawia w jeden fajny sposób, bo jak wiadomo, oczywiście nikt nie będzie zdziwiony tym, że ta książka, oprócz tego, że jest książką z elementami fantazy i są jakby kreacją fantastyczną, to ma w sobie tą odrobinkę romansu. I fajne było to, że to był romans, który nie był taki, wiecie, obrzydliwy, taki przesłodzony i tandetny. Typu, kiedy Amon próbował powiedzieć coś miłego, coś romantycznego, to nie miałam ochoty wywrócić oczami tak mocno, żeby mnie zaczęło boleć. Tylko rzeczywiście pasowało to do niego i było to przedstawione w taki sposób, który wydawał się jak najbardziej naturalny. Podsumowując, książka Przebudzenie od Colleen Hoog to pierwszy tom trylogii Strażnicy Gwiazd, czyli serii, którą ja na pewno będę chciała przeczytać, bo ta książka niesamowicie mi się podobała. Z wielu względów, z tych, o których już mówiłam, czyli naprawdę świetni bohaterowie, z którymi w jakiś sposób naprawdę się zżyłam. Po drugie, niesamowity klimat, czyli starożytny Egipt, historia, która się trzyma kupy przede wszystkim i jest naprawdę niesamowicie wciągająca. Poza tym ta książka jest napisana w bardzo przyjemny sposób i o ile zdarzały się takie momenty, kiedy na przykład Amon opowiadał historię właśnie bogów egipskich i miałam takie momenty, kiedy troszeczkę się gubiłam w tym, co mówi i musiałam na przykład, nie wiem, 2 razy czytać to samo zdanie, to były to takie momenty, które w żaden sposób nie psuły mi odbioru i nie psuły mi przyjemności z czytania tej książki. Poza tym powiem, że zakończenie tej książki jest takie, że ja definitywnie, jakbym mogła, to już bym czytała drugi tom, ale mimo wszystko poczekam na polskie tłumaczenie i niesamowicie nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej i nie chcę chyba, szczerze mówiąc, żeby ta seria się kończyła. I to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeżeli filmik Wam się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona książka na podstawie jakichś starych wierzeń, chociażby ludowych, egipskich, greckich, nie wiem. Zastanawiam się, ilu z Was tutaj poda Riordana, ilu żniwiarza, a może ktoś skusi się już na Przebudzonych. Także pamiętajcie koniecznie, jeżeli chcecie zostać ze mną dłużej, to klikajcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek zaraz obok i do zobaczenia niedługo. Pa!